A wiara jest aktem własności tego, czego się spodziewamy. List do Hebrajczyków, 11 rozdział, pierwszy werset. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Co jest godne zaufania? Niejednokrotnie miewaliśmy już z pewnością wątpliwości co do autentyczności jakiegoś przekazu. Dlatego raczej preferujemy kształtowanie naszej własnej oceny na podstawie widzialnych lub wręcz namacalnych faktów. Wielu ludzi, relacjonując jakieś fakty, miewa tendencję do przesadzania lub też stawiania siebie w najkorzystniejszym świetle. Z tego względu bywamy również ostrożni w ocenie. Jesteśmy w stanie ocenić naszego rozmówcę wbrew pozorom jedynie zewnętrznie. Jeśli faktycznie chcemy ocenić, czy jakiś przekaz ma dobre intencje, jest szczery i dokładny, lub też nierealny z zamiarem jedynie oszustwa, to nasze doświadczenie może nam pomóc. Z kolei, jeśli dana osoba już wcześniej w jakiejś kwestii okazała się wiarygodna, to zwyczajowo raczej uwierzymy jej i kolejnym razem. Czy ktoś mnie faktycznie lubi, tego nie mogę zobaczyć. Muszę w to wierzyć lub nie wierzyć. Z kolei zaufanie, którym kogoś obdarzę, może być błędne lub okaże się z czasem w pełni uzasadnione. Fragment z Hebrajczyków, 11 rozdział, pierwszy werset, nie zajmuje się jednakże światem widzialnym, lecz niewidzialnym. Niemniej jest to kwestia silnego przekonania. Jest to trochę jakby zrzucaniem tonącemu koła ratunkowego, które jest umocowane na lądzie lub w łodzi ratunkowej. Jeśli zostanie to koło złapane, to wtedy i tylko wtedy tonący będzie mógł być doprowadzony do bezpiecznego miejsca. Jego zaufanie musi się tego uchwycić i wtedy nie będzie rozczarowany. Tak, zapamiętaj to sobie, wiele faktów nabiera właściwego światła dopiero wtedy, gdy sami się tym faktom bacznie przyjrzymy. Wręcz mocno je chwycimy, mocno je uchwycimy. Jeśli zaakceptujemy to, co mówi Słowo Boga, wcześniej czy później przekonamy się o Jego prawdomówności. Tak, bo Bóg nie kłamie. Bóg mówi prawdę i Bóg nie może kłamać. Dlatego możesz uwierzyć Słowa Boże, które powiedział w Piśmie Świętym: uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony.